Dzień siódmy, wujek Timmy. Dzień dobry, z czego rżysz, McNab? Ja? Nie. Kelly, nie mogę nie wspomnieć o tobie. A, mam wieści z Baltimore. W sprawie Mike'a? Ja? Nasza gangsterka nie miała z tym nic wspólnego. Okej. Okay. Złapali tamtejszych podejrzanych. Z Baltimore? Powinno cię zainteresować, Kelly. O? Już wiem, szefie. To uważaj na siebie. Tymczasem wracasz na ulicę. Okej. Okay. Wyciągnijcie może kajety, bo będę mówił. W razie do wystawienia 8 mandatów za parkowanie. Okej. Okay. Jak usłyszę, że któryś bierze WAP, to zasadzę takiego kopa w dupę, że wypoleruje sobie buty podeszwą jego czapki. Pod szewką jego czapki. Gdzie ten podeszwę idziemy? Co złego to nie my, szefie. Nie. Mamy też poszukiwanego. Dostaniecie jego opis i zdjęcie. Okej. Okay. Gość jest na celowniku FBI, ale my tylko pomagamy im w śledztwie. Więc żadnych, kurwa, aresztowań. John Doe, 47 lat, poszukiwany, widywany był w okolicach Hard Rock Cafe. Powiedzcie, że to ten i raportujcie przez radio, okej? Okay? Miejcie oczy szeroko otwarte. Wystarczy gadania, do roboty. Okej? Okay. Miałem sen. Piękny sensor. Nie, wszyscy siedzieliście tu tak jak w tej chwili. To źle? Tak, bo nawet w moim śnie się opierdalacie. Okej. Okay. Przeprowadzamy się do nowego domu. Czujemy się zaproszeni na parapetówkę. Kraus, zdaje się, że twój kuzyn robił w nieruchomościach. Nie. Hehehe. Nie bądźcie tacy. Pamiętasz, jak prosiłem cię, żebyś mnie wypisał? Wypisał? Co teraz masz? Chyba nie chcę, żebym dla ciebie łamał przepisy. Niczego od ciebie nie chcę. Mogę cię pocieszyć, kotku. Debil. Okej. Okay. Na moim rewirze znowu była strzelanina. No to przynajmniej coś się dzieje. Czarny miał 12 dziur po pociskach. Uuu. Kupa roboty, co? No, najgorsze samobójstwo, jakie widziałem. Samobójstwo! Spłyń w piekle. Już w nim jestem. Nieźle poruchałem wczoraj. O, ktoś znowu o tym. I co, dupa boli? Zapytaj swojej starej. Okej. Okay. Chodźmy już, głodny jestem. Jak sprawnościówka, szepański. Wal się, mam grube kości. Gej, na rejon. Mam nadzieję, że masz tu już nowych przyjaciół. Ta, lepszy od ciebie. Kutasie. Jak zwykle w formie. Bardzo dobrze. Wiesz, co masz robić. Nie strać głowy. Tak, tak. 4-2-1 na służbie. Pamiętaj o mandatach. Miłego dnia, 4-2-1. Okej. Okay. Ten gość definitywnie zasługuje na mandacik za parkowanie. Teraz holownik do tego auta. Tutaj mamy kolejnego delikwenta. Mandat za parkowanie. Ten Azjata znowu zniszczył mi koszulę. Okej. Okay. Czemu nie mogę wezwać holownika? Aha, nie mogę wezwać holownika, bo holownik jest w użyciu. To ciekawe. Mamy tylko jeden holownik na komendzie? Zobaczmy, co tam u Louiego. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry. Wpadłem sprawdzić, czy wszystko w porządku. W najlepszym. Okej, okay, wyjdźmy. Do widzenia. Hard Rock Cafe. Miał być jakiś John Doe, 41 lat. Widywany był w okolicach Hard Rock Cafe. Będzie mieć na sobie
fioletowy szlafrok. Okej. Może będzie w środku. Dzień dobry, panie posterunkowy. Służbowo czy na kawę? Tym razem służbowo. Przyjrzyj się, Rick. Kojarzysz tego gościa? Jasne. To pan John Doe. Świetnie. Bywa u ciebie w lokalu? Prawie codziennie. W jakich konkretnych godzinach przychodzi? Różnie. Czasami wpada na przedpołudniową kawę o 11:00. A czasami po pracy około 5:00. Dlaczego pan pyta? Jest poszukiwany? Trwa śledztwo. Dziękuję za informację. Okej. Okay. Czyli mamy informację, że on bywa o między 11:00 a 5:00. Tutaj. Okej. Okay. W międzyczasie widzę gościa, który źle zaparkował. Możemy wystawić kolejny mandat. Dawaj, mandat. Zaparkowanie. Cyk. Odholujmy to auto, bo zajmuje złe miejsce. W międzyczasie ktoś z włoskiej mafii chce z nami pogadać. Potrzebny jest nam na dzisiaj parking. Przyjdzie sam Don Tagalia. Zajmiesz się tym? Okej. Okay. Jasne. Kiedy przybędzie? Będą o 16:00. Potrzebujemy miejsca parkingowego. Zwolnij je do 15:30. Żadnych dziwek i dealerów w okolicy. Okej. Okay. Zwolnij miejsce parkingowe do 15:30 PM. Przegonić prostytutkę i dealerów z okolicy. Okej. Okay. Kolejny cwaniak, który ledwo tu zaparkował. Już może zostać odholowany. Okej. Okay. Nie lubię tych makaronów, są zbyt poważni. Oho, ktoś stoi na złym parkometrze. No właśnie, mandacik za parkowanie. Go nie trzeba odholowywać. Nie stoi na miejscu na zakazie parkowania, po prostu nie zapłacił albo już wyczerpał swój parkometr. No właśnie, wystaw mandat za złe parkowanie. Który prezydent był pana zdaniem najlepszy? Lincoln? Jackson? Jackson i dwóch Lincolnów? Nie jestem pewien, który z nas wygra ten konkurs. Czy nazwisko prezydenta Granta coś dla pana znaczy? Nie. Nigdy ich nie lubiłem. Oto mandacik. Jesteś dla mnie śmiesznym pierdem. Życzę więc dużo uśmiechu. Okej. Okay. Kolejny cwaniak, który parkuje na zakazie. Tynk. Odholować auto. Centrala. Potrzebny holownik. Okej. Okay. Kelly, zgłaszam się. Szef kazał ci przypomnieć, że masz kolejną ratę za 3 dni. Alimenty czy coś. Dobra, przyjąłem. Mówi, że 600 za 3 dni. Od kiedy 600? Ja tylko przekazuję. Wiem, wiem, bez odbioru. Stamina mi z 1. Ups. Okej. Okay. Fajnie by było wiedzieć, ile mam pieniędzy w tym momencie. 4500. Aha. Czarny coś ode mnie chce. Ale z czarnymi nie chcemy mieć do czynienia. Jeden mandat jeszcze mi brakuje. O, i właśnie widzę, żeby go wystawić. Wystaw mandat za parkowanie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie? Takie, które rymuje się z apówka. Wałówka? Jestem w drodze do bankomatu, może pójdziemy tam razem. O. Niestety staram się oszczędzać nogi. Ujrzałem przyszłość tego mandatu. Tkwi w twojej dupie powieczność. Co? To się tam możecie spotkać. Okej. Okay. Co tam, 4-2-1? Norma mandatowa wyrobiona.
Nice. Zrozumiałem, 4-1. Lepiej, żeby skargi nie wpływały. Nie ma obawy, bez odbioru. Okay, jest 10:30, więc przejdźmy się w okolicy Hardrick Cafe. O, kolejny cymbał, który parkuje na zakazie. Panie Władzo, pan nie pisze. Dogadajmy się, co? W jaki sposób? No, 20. Lepsza kasa w kieszeni niż w budżecie. Ale nie. Nic z tego, nie biorę w łapę. Jeszcze. Jebany. Coś ty powiedział? Nie, jest, już sobie idę. Nic tu po mnie. A co my tu mamy? Witam, panie Władzo. Aresztuj. Dobrze wiem, co tutaj robisz. Hehe. Geran do jutra mnie wyciągnie. Zobaczysz. Jesteś aresztowany. Centrala potrzebuje radiowózku aresztanta. Samolot w drodze bez odbioru. Okej. Okay. O, nasza przeurocza koleżanka. Pójdziesz pan z nią. Okej. Okay. Strasznie dużo tu bambusów. O Boże, kolejny, który parkuje? Jest 11:00, zobaczmy. Co tam, szefie, trzeba czegoś? Świetny towar za dwie dychy. Nie, może innym razem. W Lui dzisiaj spotykają się makarony. Zainteresuj się. I co mam z tym zrobić? Czuję się, że tu zbyt pewnie. Muszę zobaczyć, kto tu ma tutaj władzę. Co powiesz na 50 dolców? Przegoń ich. Nic wam do tego, spadajcie stąd. Okej. Okay. Ten geniusz właśnie zaparkował na miejscu, gdzie się nie parkuje. Odkolujmy go. Okej. Okay. Szukamy nadal tego gościa. Jest już 11:00. 421 tu centrala. Kradzież radioodbiorników przez 613. Okej. Okay. 613, tu jest blisko. Policja, ukradziono mi radio pomocy. Gdzie on jest w takim razie? Tu jesteś. Uciekał przede mną tylko dlatego, bo goniłem. No dawaj. Stamina minus 1. O, to co ty masz? Cześć, Stefan. Dzień dobry. Ciotka do mnie napisała. No, jakie wieści z frontu o wolności? Przeczytam panu. Drogi Stefanie, bla bla bla, zaraz... O, to tu. Dziękuję ci za kapustę, była pyszna. Kapustę? No, dolary. A, rozumiem. I dalej. Podziękuj panu Kelly'emu, tylko uważaj, nie mów mu za dużo. Z mundurowymi nigdy nie wiadomo. He, a to dobra. No, ciotka ma lekką paranoję. Jak wszyscy zresztą. No, no, takie czasy. Wspomoże pan słuszną sprawę? Nie tym razem. Nie, nie dzisiaj. Szkoda. Jo, psie, do mnie mówisz? Nie zapominaj, po czyjej ulicy chodzisz. Mamy cię kurwa na oku. Następnym razem zgarną cię poranne śmieciarki. Okej. Okay. Mam cię zgarnąć? Nie dożyjesz przyjazdu radiowozu. Okej. Okay. Ten geniusz zaparkował na zakazie. Odholuj to auto. Może hot doga. Kupmy hot doga. Zjemy coś. Okej. Okay. Dajmy się w stronę Hardrick Cafe. Może znajdziemy tego gościa. O 11:00 go nie widziałem. 421 to centrala. Kradzież radioodbiorników przy 621. Zrozumiałem, jestem w drodze. Aha. Radioodbiorniki. 621. No, gdzie jesteś? A, widzę cię! Gagatku. Jesteś aresztowany.
No, gdzie jest ten radiowóz? Musimy wracać. Do 13.30 mamy zrobić miejsce pod Louis. 421, zgłoś się, tu 421. Pijani szaleńcy zabrakadowali się w domu, razem z moim dzieckiem. Kamienica 615, mieszkanie 4. Spróbuj opanować sytuację, przynajmniej do czasu przyjazdu wsparcia. Ale ja nie jestem negocjatorem. Jesteś na miejscu, to jesteś. Dobra, idę bez odbioru. 615. Zostało ci tylko pół dnia. Dobra, dobra. 615. No, leć. Mieszkanie 4. Nikt nie odpowiada. Kiedy odseparują to kino, wali tam szczynami. Co mam zrobić? Okej, to zadzwońmy gdziekolwiek indziej. Posterunkowy Kelly z interwencją, proszę. Tu posterunkowy Kelly. Co się dzieje? O, wynocha! Hej, pogadajmy. Nie wchodź tu, bo ja ją zabiję. Podeżne i gardło. Panie policjancie, niech mi pan pomoże. Wujek jest bardzo zły. Wujek? A ja nic nie zrobiłam. Zamknij się, suko. Spokojnie, pogadajmy. Przynieś mi flaszkę, to pogadamy. I hamburgera z dinera. No dobra, zgódźmy się. Okej, tylko nie rób nic głupiego. Tylko raz, dwa, bo nie będę długo czekał. Nie mam komu pracować, co dzień sterczą w kanale. Okej, mam 2 minuty. Nie zdążyłem. No cóż, trudno. Nie będzie pomagania mafii? Dobra. Po wódę i po... O, burgera. Z dinera, moonwalk. Dajesz, dajesz, szybko. Kochaniutka, burgera z frytkami, byle szybko. Od tego zależy ludzkie życie. Masz taki głodny? Bez żartów. Sytuacja kryzysowa. Już się smaży. Czekam. Nie może być przecież surowy. Gotowe. Dzięki. Zapłacą łapsy z wydziału. To służbowy zakup. Nie trzeba na koszt firmy. Dzięki. Teraz po alkohol. Biegnij. Kelly, biegnij. Do Adamskiego. Szybko. Niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność wobec stróżów prawa. Tylko wie pan, ci gówniarze, co mi w kosza pod oknami grają, cały czas je tą pierdoloną piłką. Sport przeciwdziała zachowaniom kryminalnym. Ani telewizji pooglądać, ani radia posłuchać, tylko cały czas je tą pierdoloną piłką. Co na to, policja? Nie wiem, pewnie jebie ich to. Kupić butelkę whisky w monopolowym. Likier, tutaj. Potrzebuję butelkę podłej whisky. Suszy i kasy nie ma? Bez żartów, sytuacja kryzysowa. A, zapłaci i tak wydział. Muszę ratować dziecko. A kolem? Dowie się pan z telewizji, muszę lecieć. I to było pod... 615. Mieszkanie 4. Nikt nie odpowiada. Boże. 3. Posterunkowy z Kelly z interwencją. Hej, już jestem. Wszystko w porządku? Masz flaszkę i szamę? Mam. Daj burgera. Proszę. A gdzie wóda? Nie zostaniesz, póki się nie uspokoisz. Nie wkurwaj mnie. Wóda mnie uspokaja. A tak to ma, pożałuję. A masz, uderzenie. Zostaw ją, nie bij dziecka. Ostrzegałem, ale ty nie traktujesz mnie poważnie. Nie. Mam whisky. Masz. No dobra, masz szczęście. Daj mi się napić. Glup. Teraz mogę się zdrzemnąć. I zasnął. Hej, dziewczynko. Chodź do mnie. Idę, proszę. On już będzie spokojny. Zejdź na dół do sąsiadów, ktoś się tobą zajmie.
Myślałeś, że można tak wykorzystać dziecko? No masz, teraz ty. Odgłosy bicia. Masz za swoje. Centrala to 421. 421 jak sytuacja? Opanowana. Dziecko bezpieczne. Sprawca zatrzymany. Ale spadł ze schodów. Oczywiście, biedaczek. Dobra robota, Kelly. Ja muszę ochłonąć. Bez odbioru. Okej, okay, parking. Wystawmy mandat temu spryciarzowi. Odholuj auto. I udajmy się w stronę Rickiego. Kolejny mandat. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie? No to już było. Nie biorę w łapę. Co, Rick? Był już dziś Jando? Jeszcze go nie widziałem. Proszę później zajrzeć. Może się pojawi. Okej, okay, jeszcze go nie było. 421 tu centrala. Kradzież radioodbiorników przez 609. Wracaj tu! No, goń go. Ej. Kuźwa, nie umiałem go złapać. No, teraz sobie poczekasz na naszą przyjemną koleżankę z pracy. A ja w międzyczasie odholuję te auto. Podwójna norma mandatowa wyrobiona. Nice. Powinniśmy za to jakiś bonus chyba dostać. Nie ma komu pracować, a cały dzień steczą w oknach. Tutaj mamy... A, ten pan się włącza do ruchu, ten też, okej. Okay. Trzeba coś zjeść, jestem głodny. Okej. Okay. Możemy coś zjeść u Louiego. Panie Kelly, nie tak się umawialiśmy. Proszę lepiej odejść. Panie Kelly, mamy tu spotkanie. Proszę zajrzeć jutro. Aha. Okej. Okay. Stamina minus 3. Co z tymi kotami? Ktoś reguluje ich populację? Co? O! Zgłoś osobę. 421, widzę podejrzanego. Przyjęliśmy. Sprawdzimy go. Motka. I co, i to tyle? Aha, okej. Okay. Dobrze pana widzieć w pobliżu, fajnie. Masz jeszcze mandat. Za chujowe parkowanie. O, nie, nie bierzemy w łapę, dziękuję. Bierz pan mandat i odjeżdżaj. Rosła mi dupa od tych pączków, co? Kolejny geniusz. Znowu o prezydencie? Nie. Proszę, oto mandacik. Jest godzina piąta. Tu centrala. 421. Zraportowałeś niewłaściwą osobę. Przecież wyglądał właściwie. Był podobny, tylko tyle. Oberwie ci się od szefa. Trudno! A, bo on miał ciemnofioletowy płaszcz, a tamten miał różowo-fioletowy. Aha! Okej. Okay. Teraz już wiem, co zrobiłem. Źle. Tak? Tak. Witamy ponownie. Może obiad? Tylko $30. Bardzo smaczne. Sałatka ziemniaczana. Spoko. Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Upłynęło 20 minut. To rachunek. Dziękuję. Napiwek doliczyłem. Dziękuję. Zapraszamy ponownie. Do widzenia. Stamina plus 2, czyli dalej mam minus 1 staminę. Wow. Zostało mi 15 minut. Dobra, wypiszmy mandat. Zaparkowanie. Zwijam się do bazy. A, no tak. I to by było na tyle w tym dniu.
Uch. Ani mafia, ani gangi mnie nie lubią. Za to lubi mnie policja. Wykonałem normę mandatową, wyrobiłem podwójną normę mandatową, plus 30, nieźle. Dobrze zinterweniowałem sprawę szaleńca. Nie zraportowałem poszukiwanego człowieka, zraportowałem, ale złego. Poprawnie przeprowadziłem 3 aresztowania. Za 3 dni muszę mieć 600 dolców na alimenty. Nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań, kara to obniżka wypadła 25. Okej. Ludzie na dzielni cię lubią. Next. Halo Mejos, mój hiszpański przyjacielu. Przyjacielowiury. Witaj, witaj. Dzień 8, wizyta. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, interwencja Kelly. Jak na byłego detektywa przystało. Sprytnie przeprowadzona akcja, tak trzymać. A co zresztą? Nie dałeś rady zraportować poszukiwanego. Panie, pomyliłem fartuchy. Sorry. 3 aresztowania. Wreszcie ktoś zapełnił cele na posterunku. Sporo pracy przed tobą, Kelly. Co, myślałeś, że łatwo być krawężnikiem? Dobra, co było, to było. Notesy w dłoń. Kelly, coś specjalnie dla ciebie. O, dla mnie? Na twoją ulicę ma przyjechać gość. Znowu? Gość! Tak, król Jaffe z Królestwa Zamunda. Że co? Szef żartuje, tak? Nie, powaga. To nieoficjalna wizyta. Odwiedza syna księcia Akima. Akim pomieszkuje w naszej dzielnicy. Stanie gdzieś w twoim rewirze. Godzina nieznana. Więc wszystkie miejsca mają być puste. Cały dzień. W nocy rozstawiono znaki zakazu. Czyli widzisz zaparkowane auto? To mandat i na ol. Aha, czyli... Okej. Okay. Będą to sprawdzać ludzie z ratusza. Kompletny zakaz parkowania, okej. Okay. O różnych porach. Więc się nie ociągaj. Czyli cały dzień musimy biegać na lewo i prawo i wystawiać mandaty, okej. Okay. Aha, Kelly? Tak? Twój poprzedni szef wpadnie na rejon. Serio? Mam dla ciebie dobre wieści. Wiadomości. Dostaniesz wiadomość przez radio. No dobra. No, starczy gadania. Do roboty. Kelly, przyzwyczaiłeś się już do munduru? To moja druga skóra. Tak ma być. Co się tak kręcisz, Cortez? Dupa cię boli? Szefie, muszę iść do lekarza. Złapał coś? Co się stało? Źle się czuję. Żadnego pierdolenia się. Ale szefie... To i grałeś się, Cortez. Ruchał wilk razy kilka. Aż odpadła mu pała. Walcie się. O nie, to twoja specjalność. Cisza! Cortez, masz przyjść do mnie po odprawie. Dobrze, szefie. Wreszcie jakieś sensowne zadania. Aha. Cieszysz się, co? Porządek musi być. No daj, spokój. Jak tam chcecie? Już macie ochotę wybrać się na wystawę? Wystawę? Jaką kurwa wystawę? Będzie żarcie? O starożytnym Egipcie. Nie. Lesba. Neandertalczyk. Czy co? Jak leci McNab? Coś ciekawego? Dzisiaj przeszukania. Mamy na oku paru gości z mafii. Jak dobrze pójdzie, posadzimy ich za przemyt. Na urlop pojadę chyba wędkować. Skocz do jeziora i wychlap wodę. Będzie ci łatwiej. No, chuj jest was. Nie tam. Kochamy cię, miziaczku. Ej, na rewir. Pracowity dzień cię czeka. Mandaty i holowanie. Dam radę.
plus wizyta króla. Myślicie, że powinienem mu się ukłonić?